Witam wszystkich. W samochodzie grupy VAC, Volkswagen, Audi, Skoda i tak dalej, pokażę Wam, jak wymienić linkę maski, która otwiera, otwiera maskę. Te linki są, składają się z dwóch części. Nie wiem, możliwe, że są jakieś tam samochody z tej grupy, gdzie jest jedna linka, ale nie podejrzewam. Myślę, że w większości będzie składała się z dwóch części. Tutaj mamy do czynienia akurat z Golfem szóstej generacji, ale tak jest, z tego co zauważyłem, w większości samochodów. Pierwsza część linki to jest od zamka dotąd, zaraz pokażę Wam ten łącznik, tu jest łącznik dwóch linek, a druga jest odtąd już do kabiny, idzie do bezpośrednio do rączki. No, jak największy problem tak naprawdę, jak Wam się już urwie ta linka, tak, jak coś się wydarzy, no to wiadomo, jest otwarciem maski, no bo jeżeli linka jest uszkodzona, to szczerze Wam powiem... Nie mam na to recepty jakiejś takiej gotowej, żebym wam coś tam doradził. No, jest problem bez wątpienia, żeby, żeby uwolnić y, zamek. Najprawdopodobniej niestety będzie to musiało się skończyć y, tutaj y, jakimś, jakąś demolką tego przedniego elementu, żeby dojść do, do, no, do zamka i go odchylić rygiel. Tak? No to, no, na, na to jakby odpowiedzi. Tutaj Wam recepty nie dam, ale powiem jak macie dostęp do, otw do otwartej maski. No to powiem jak to zrobić, mm, już jak yy, macie to uwolnione. Teraz tak, no żeby w ogóle stwierdzić, która linka Wam się uszkodziła, to tutaj macie. Ja to już odpiąłem. Bo zobaczcie, tu są takie dwa, dwa otwory w tym pasie i to, ten plastik, jak ja go wsadzę tam pod spód. O nie chcę teraz demonstrować. Widzicie? To on się zapnie. Podciągając go do góry, on się zapnie o te dwa otwory. Jak podważycie tutaj i opuścicie w dół w ten sposób możecie go wyjąć. Oczywiście ten filtr jakby był y, odkręcony, to co najmniej ta pokrywka to by było lepiej, dlatego on tu sprawniej by wyszedł. Tutaj jest, ja nie będę tego wszystkiego teraz Wam demontował, dlatego że, y, no, dwie ręce mi nie pozwalają. Tu jest, to jest taki, y, to jest pokrywka tylko i wyłącznie. Jak ściągniemy tą pokrywkę, później będziecie mieli łącznik dwóch linek. Jedna idzie z tej strony, jest jedna linka i z drugiej strony jest druga linka. Łączą się tam za pomocą takiej, y, takiego łącznika metalowego w bardzo prosty sposób, to zorientuje się, jak, to, jak to wypiąć. Linki wypinamy jak już nie będzie tej pokrywki tutaj to wypinamy po prostu do góry tak odpinamy jedną i drugą i mamy wolną. Zazwyczaj ja myślę, że psuje się ta linka tutaj, y, która otwiera nam bezpośrednio w kabinie y, jak ciągniemy y, dźwignię. Żeby tą linkę wymienić, tą tutaj, która jest odtąd do kabiny ona jest tutaj przeprowadzona górą jakby nad kola. N tu jest otwór, tu pod, pod pasem, i widzimy tutaj, o chociażby w tym, w tym miejscu, widzimy, jak ją będziemy prze, przeplatać, to będziemy widzieć, jak ona tutaj przechodzi. Na końcu, i teraz tak, nie mam już zdemontowanego, no niestety, będę musiał opowiadać o tym, będziecie musieli sobie wyobrazić, dlatego, że już to pod szybie tutaj wszystko mam zamontowane. Będzie trzeba się bezwzględnie pozbyć tego całego podszybia. Jak się pozbyć? Ano, no, w prosty sposób. Odpinamy te tutaj klipsy, pojawiają nam się śruby wycieraczek, odkręcamy na. Klucz trzynastkę, ramiona wycieraczek. Dwa. Ściągamy tą szczelkę, Pozbywamy się tych gąbek z jednej i z drugiej strony. Wypinamy pod szybie plastikowe. Z uszczelki szyby. Pozbywamy się całkowicie. Na zewnątrz dajemy to pod szybie. Tak jak powiedziałem, ramiona. Ja bym, żeby ułatwić sobie pracę, też pozbył się całego mechanizmu wycieraczek, który jest tuż pod tą. No wiadomo, że tutaj. On jest przykręcony akurat w Golfie szóstej generacji. Pozbywamy się. To są dwie śruby, dwa, dwa, dwa torksy. Tutaj jest jeden, mniej więcej jedna śruba na gumowym takim przegubie. Tam mniej więcej jest druga. Jak te dwie śruby odkręcimy plus kostka, którą... Jest to zasilane, ale kostki wcale nie musimy odłączać. jak Tak jak powiedziałem, jak okręcimy, to, to takim ruchem wywijającym możemy bez problemu sobie odłożyć na bok tutaj położyć to, ten mechanizm. Wówczas pojawi nam się tutaj dostęp, jakby do. No, po pierwsze, włożymy tam rękę, po drugie, będą otwory. Jeden otwór z boku, tu, na ścianie grodziowej, jest taki jajowaty. Przez ten jajowaty otwór ta linka musi nam wyjść. Zresztą wy zobaczycie to, jak będziecie demontować starą linkę, chyba, że wyszarpiecie wyszarpniecie stąd od razu, wyciągnięcie ją i jakby, no, nie będziecie później wiedzieli, gdzie ona była zamontowana, no to powiedzmy, że dla tych bardziej to jest instruktorz, Ale ci, co będą widzieli, jak ona jest przeprowadzona, no to, to też nie będą mieli problemu, będą widzieli. Tam jest taki jajowaty otwór. W tym jajowatym otworze powinna być fabryczna taka gąbka, też o takim samym kształcie, z otworem. Otwór ten, ten otwór jest w ten sposób jakby, powiedzmy, przewiercony przez tą gąbkę i on powoduje nakierowanie tej linki już na Bezpośrednio na tamten otwór, który znajduje się w tej poprzecznej ścianie grodziowej. Tak jak ja Wam pokazuję, tam, tam, tam przechodzi ta linka, czyli już to miejsce, gdzie przechodzi linka do przestrzeni kabinowej. Najpierw, tak jak mówię, nadziewamy, znaczy inaczej. Tu rozpinamy uszkodzoną linkę. Przeplatamy ją tutaj, zaczynamy ją przeplatać. Ona tak wygląda, w to miejsce przecho przechodzi następnie, tutaj jest widoczna ta linka, prze przepychamy ją, powolutką przepychamy. Pojawia nam się tutaj w bocznym otworze, wyciągamy. Wówczas dopiero zakładamy ten pierwszą tą uszczelkę, nazwijmy ją jajowatą. Zakładamy ją w sposób odpowiedni, tak jak powiedziałem, z nakierowaniem tego, yy, tej linki w dół. Jak przepleciemy ten pierwszy odcinek, właśnie z tą uszczelką, to Tą muszelkę możemy już wpiąć w bok karoserii. Następnie musimy bezwzględnie założyć uszczelkę gumową, która izoluje nam przestrzeń tą, tutaj tego podszybia z kabiną. Dlaczego ona jest bardzo ważna? Dlatego, że podszybie jest bardzo płytkie i jak tam się nazbiera wody, albo jak jeszcze tam jakieś liście, nie daj Boże, coś yy, pływają, to bardzo szybko, nie mając tej uszczelki, spowodujemy to, że ta woda przedostanie nam się przez ten otwór właśnie od linki do przestrzeni kabinowej. Ta uszczelka jest bardzo ważna. Jak ją macie zużytą, zdezelowaną, pękniętą, czy cokolwiek jest z nią nie tak, no od razu jakby nawet się nie zastanawiajcie, tylko kupcie ją w salonie, ja tutaj zrobiłem to samo, ona kosztuje około 8 zł, także to nie, jest, to nie jest wydatek, każdy sobie może na to pozwolić, może tam przy różnicy kursowej za euro będzie to 10 czy no nawet niech będzie 15 zł także tam ta, ta uszczelka jest bardzo ważna, nie tyle ta, ta też jest uważam, istotna. Dlaczego jest ta istotna? Ano dlatego, że ta linka nie ociera nam się o kant yy, otworu tego w karoserii, tylko jest prowadzona, tak jak powiedziałem, w takim specjalnym styropialnie do tego przeznaczonym. Później idzie tam linka już na tamtą ścianę grodziową przebijamy się do przestrzeni kabinowej i my tą linkę sukcesywnie w miarę jak tam ją zaczniemy. Mm, przez te poszczególne uszczelki przeciągać, to tutaj sukcesywnie ją jakby pchamy, pchamy. Nie robimy czegoś takiego, że tu wepchniemy ją na maksa, tak żebyśmy tu ją mogli zmontować i tam wywijamy tą linkę i dopiero zaczynamy przepychać i ją mocno zaginając, przeginając, wyginając, absolutnie nie. Uwi uważamy na to. Tak tą linką operujemy, żeby ona była wychodziła nam, jakby posuwamy ją w ten sposób, żeby po kolei yy, najpierw przechodzi przez jeden otwór, zakładamy uszczelkę, później przez drugi, zakładamy uszczelkę i pchamy ją dalej. I teraz, jak będziecie ją pchali dalej, tutaj ona będzie jeszcze dużo wystawać, tak? Jeszcze będzie dosyć duży odcinek, jakby powiedzmy nie popchnięty w, w stronę kabiny. To musimy już zwrócić uwagę, ja Wam powiem to słownie, bo tam nie za bardzo jest, jak kręcić, bo w kabinie ta, ta linka musi być prowadzona przy ścianie bocznej yy, samochodu, tak? Ja może już przejdę w kierunku yy, tutaj kabiny, żeby Wam coś rozjaśnić. Tutaj też mam pozamykane tematy, ale jest to w miarę jakoś tam celowo zrobione. Żeby yy, no, żeby cokolwiek wymienić, to my będziemy musieli pozbyć się tejże tapicerki. Tutaj tego narożnika, powiedzmy, ta, znaczy narożnika, tego boku tapicerki yy, samochodowej. Żeby żeby się tego pozbyć, to szybko Wam powiem tak. Tutaj podważamy ten element, ten, tą tapicerkę bezpieczników, podważamy tutaj, tutaj są trzy klipsy, trzy klipsy, które szybciutko nam to yy, odpuszczą. Później pozbywamy się tej listwy, to też jest na takim klipsie i to bez problemu podważymy, to nam wyjdzie. A to jest po to, żeby ułatwić wyciągnięcie tego elementu. Żeby ten element wyciągnąć, i zobaczcie, tutaj mamy, ja ją cel, celowo zdemontowano, mam, tutaj mamy yy, rączkę. I ta rączka, jak jest zamontowana, to utrudnia nam wyciągnięcie tego elementu. Wręcz, no, może nie uniemożliwia, bo na siłę, na chama, wiadomo, że to wyrwiemy. Ale nie o to chodzi. Ta rączka jest, jest możliwość jej demontażu. I to jest taki klucz, że tak powiem, przy całej tej wymianie. Jak się, lekko ją, wiecie, jak mamy tą linkę zerwaną, to ona bez problemu da nam się pociągnąć w, to, w tą pozycję. To w ogóle jest bajka, bo jak zrobimy ją w tą pozycję na zerwanej lince, to w ogóle nie mam Patrzcie, od, ja ją od, odwijam i zobaczcie, pod spodem to już jest przeze mnie poluzowane. Ale ja mam pokażę, o co chodzi. Jakbym wcisnął, nie chcę teraz tego robić, bo dlatego, że jak wcisnę, to nie będę mógł wyciągnąć. Czekajcie, ja ściągnę tylko momencik, ja ściągnę rękawiczkę, bo jest lepiej operować. O. Eee, patrzcie. Tutaj jest, tutaj jest, patrzcie, zawleczka. Widzicie? To jest zawleczka, tutaj wciskana. Ona się podważa, czyli ją podważamy. Czyli patrzcie, o, jak ją tak dam tutaj, jak jest linka pęknięta, to logicznie, że to już nie trzyma jakby tej linki. Bez problemu dajemy tak, podważamy od spodu. Patrzcie, od spodu podważacie to. Jak to podważycie, wówczas wyciągacie tą rączkę. Wyciągacie tą rączkę. Nawet jeżeli ta linka jeszcze trzyma jakimś cudem, to wy i tak jesteście w stanie tą rączkę tyle odgiąć. Jak ją tyle odegniecie, a z tamtej strony podważycie delikatnie śrubokręcikiem tą zawleczkę, to. Dwoma rękoma, jednym podważając zawleczkę, drugim ciągnąc w ten sposób yy, tą dźwignię, jesteście w stanie pozbyć się tej dźwigni. To jest istotne bardzo, żeby tutaj nie narobić sobie bałaganu, nic nie połamać. Pozbywamy się tej dźwigni. Już mamy wolną sprawę do ściągnięcia tego plastiku. Tutaj jeszcze pod spodem jest klips. Ja wam pokażę gdzie. Tu. On się pojawi, jak, jak pozbędziecie się tego. Yy... No tej rączki, tak? Ten klips. Klips to jest taki, że wchodzi, jeden element wchodzi jakby w karoserię, a drugi jest taki grzybek przyciskający yy, w środku ten, ten klips. Pozbywacie się grzybka, wyciągacie całkowicie klips, macie to wolne. No mówię, nie jestem w stanie teraz Wam tego pokazać. Jak już macie tą pozycję, pozbywacie się całkowicie tego plastiku. Wyjdzie on Wam tutaj, po prostu wy, wyciągniecie go tutaj z tego, yy, z tej, tej podstupki, tutaj wysuniecie, tutaj też się da wysunąć to z tego progu, nie musicie demontować progu absolutnie. Da się go wyciągnąć. Już to jest dosyć takie, dosyć będzie to proste w robocie. Jak pozbędziecie się tego plastiku, to pojawi wam się ten element mocujący linkę. On jest przykręcony na dwa torksy góra-dół. Możecie możecie, ale nie musicie koniecznie, jego odkręcić, żeby było Wam lepiej operować, tak, żeby tą linkę lepiej przeciągnąć. Tą linkę, tak jak powiedziałem, przeciągacie tam od karoserii, ona nachodzi jakby na Was, musicie tak spowodować, no dwie osoby to by był luksus, żeby, żeby jedna osoba tutaj ją nakierowała, żeby przy samej karoserii, przy boku karoserii, nie, nie żeby ona poszła za przewodami i tak była nagięta, bo tam są przewody, które też są przeciągnięte, tylko przy karoserii ją przyciągnijcie do tego elementu plastikowego tej, tego, no, aparatu który tutaj otwiera no, ten mechanizm, cały maski. i Jak tutaj już przytargacie to w to miejsce, nie macie tego plastiku, tam bez problemu będziecie widzieli, że, że dźwignia, która wam otwiera, ciągnie tą linkę, jak jest mocowana, a górę linki wciskacie w taką, nazwijmy, w takie korytko, gdzie ona ma swoje tam prowadzenie. Tam jest taki metal specyficzny, on musi być na środku tej, jakby tego gniazda. Zobaczycie, o co chodzi. Ja nie będę, mówię, teraz rozbierał tylko dlatego, ale tutaj to wciskacie. Macie tą pozycję jak teraz, czyli macie to, nawet jeżeli rozkręciliście ten element, to z powrotem go przykręcacie na te dwa torksy do ściany grodziowej. Macie ten element, zakładacie plastiki tak jak wszystko tego i później na tej samej zasadzie w odwrotnej kolejności, widzicie, ja mam poluzowany Proszę bardzo, ja mam poluzowaną tą powiedzmy zawleczkę. Nie wiem, czy mi się uda akurat to zrobić teraz jedną ręką, bo możliwe, że się nie uda, ale to nie dlatego, że to się nie da zrobić, tylko dlatego, że, że jedna ręka jest uciążliwa do, do tego typu robót. Jedno, yy, zakładacie z powrotem tą dźwignię. Czekajcie, może mi się uda, to, to zaraz Wam zademonstruję. Proszę bardzo, ja ją założyłem. Było światło, nie ma światła. Ja ją założyłem i w tej chwili pociągając ją do siebie tam wcisnąłem palcem, że ona już jest zakleszczona. Proszę, ta dźwignia już jest, już jest założona, zakleszczona, już nic tu nie wyjdzie. Jest koniec składania tego elementu linki biegnącego od kabiny do tego miejsca łącznikowego. Tak jak powiedziałem, linka składa się z dwóch elementów. Jeżeli będziecie mieli do wymiany ten przedni element czyli element ten linki, który jest od tego łącznika, tak jak ja Wam tutaj pokazuję, do zamka, musicie się pozbyć tutaj tego elementu atrapy przedniej. Po to, żeby mieć dojście do tego, żeby no, nie dosyć, że przewlec, co tam nie jest arcytrudno, ale tutaj do zaczepu, yy, który jest na, na zamku. Tu już sobie poradzicie. Bardziej myślę, że, y, że temat tego przewlekania, tutaj tędy tej linki jest istotniejszy, tutaj przy karoserii, przy nadwoziu, jak to idzie. I tak jak powiedziałem, no, tutaj ją posuwamy sukcesywnie w miarę tam, jak ogarniamy ten temat przebijania się przez yy, najpierw boczną ścianę. Tutaj yy, botnika, tak, a później tą boczną ścianę, znaczy tą czołową ścianę grodziową, gdzie ta linka musi przejść. I tu jest uszczelka, i tu jest uszczelka, nie tyle ta uszczelka, chociaż ona też uważam, jest ważna, co tamta jest bardzo ważna, dlatego że tam woda jest dosyć płytko w tym korytku, i ta woda może przejść na stronę, yy, znaczy się przejść może. Na pewno przejdzie na. Mm, no na drugą stronę do, do, do kabiny, tak? A tam później już duże spostoszenie zrobi, dlatego że bardzo mocno trzeba uważać na tę wodę, dlatego że ta woda powoduje to, że zalewa nam się przestrzeń kabinowa, a pod nogami kierowcy, pod spodem mamy puszkę z tak zwanym modułem komfortu, a moduł komfortu to jest coś, co steruje naszą aparaturą jakby samochod elektroniczną aparaturą samochodu, w zależności od wyposażenia i często i gęsto później mamy problemy a to z, otw z otwieraniem szyb, a to z centralnym zamkiem, a to z jakimś opuszczaniem szyb i tak dalej, i tak dalej, za co odpowiada dosłownie moduł komfortu znajdujący się pod podłogą Yy, auta w puszce, wprawdzie, ale woda i tak tam przechodzi i, i jest to. Pokrótce, ja myślę, że to, yy, to będzie tyle, jeżeli chodzi yy, o temat yy, linki w samochodach, tak jak powiedziałem, grupy wagu, chociaż to się pewnie będą różniły te yy, w różnych autach. Są jakieś różnice, ale myślę, że niewielkie. Jeżeli, jeżeli w ogóle są, to, to one raczej nie powinny być wielkie. Wszystkiego dobrego życzę. Jeżeli komuś się podobało, komuś pomogłem, to oczywiście łapka do góry wskazana. I yy, jest to motywacja do moich dalszych działań, a pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jak ktoś wytrwał do końca, to tym bardziej yy, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.